Witam Państwa, Robert Dzięba. Letni klimat nam chyba wszystkim, choć nie do końca nam wszystkim dobrze służy, bo sinice jak się rozmnożyły, to nam zrobiły sporo problemów. Ale już ich nie ma. Już nie. Ale będą. Dariusz Zawadzki, Jacek Woźniak i Marek Gunarczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. I to Państwa Robert Dzięba. Ja dzisiaj w stroju wakacyjnym. Panowie się nie odważyli. Prawie też. Panowie się nie odważyli, ale jest gorąco. Także u nas w redakcji wiatrak ledwo nas chłodzi, tak więc wytrzymać tutaj w tych pomieszczeniach nie jest łatwo. Ale jakoś sobie radzimy. Turyści topią się na plaży. Jest ich bardzo dużo, ale panowie, tematy o dziwo nie mamy lata typowo wakacyjnego. Mamy lato polityczne. Gościliśmy tutaj, bo koledzy z Radia Kobrzeg również korzystają i z naszej redakcji. Gościliśmy tutaj Macieja Bejnarowicza. Mieliśmy okazję z nim porozmawiać. No i tak wypadł jak wypadł. Każdy ma prawo go ocenić. Ja mam swoje zdanie i o tym napisaliśmy. Ale chciałbym, żebyście wy podzielili się swoimi wrażeniami, dlatego że no jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Nie mieszka w Kobrzegu, czuje się dobrze w Grzybowie, a startuje na prezydenta Kobrzegu. Każdy ma prawo, to nie jest jakiś tam generalnie rzecz biorąc... No ja przepraszam za porównanie, Robert Biedroń. Tak, dokładnie. No i może się okazać, że jest czarnym koniem tej kampanii wyborczej. A my go dzisiaj po prostu niepotrzebnie skasowaliśmy, niewiele z tego tytułu będzie. Ale Marek Gunarczyk ma okazję się na ten temat wypowiedzieć ze względu na to, że to kandydat bliski jego orientacji politycznej. Marek Gunarczyk, Prawo i Sprawiedliwość. No ale co ja mam powiedzieć? Nie wiem, pochwalić. Zaraz, sekundę. Czy żeby chwalić, to trzeba mieć za co. To od tego trzeba zacząć. Więc dopóki kampania wyborcza nie ruszyła, jeszcze nie ruszyła, to takie spotkania towarzyskie, nawet z dziennikarzami, możemy traktować jako spotkania towarzyskie. I tutaj nawet jeżeli ktoś potknie się i powie coś, no... niefurtonnego, tak nazwijmy to w ten sposób, no to jest na razie małe potknięcie, jest to mały błąd, na pewno nie będzie miało to wpływu decydującego o tym, czy mieszkańcy Kołobrzegu zagłosują na naszego kandydata, czy nie. Poczekamy, zobaczymy. Będzie bardzo ciekawy program wyborczy nasz i tutaj zapowiadam, że w tym programie wyborczym pan Bejnarowicz pokaże dopiero wtedy swoją klasę i wiedzę na ten temat. I dopiero wtedy ocenimy człowieka, czy nadaje się do tego, żeby być prezydentem naszego miasta, pięknego miasta, a będzie jeszcze piękniejsze po jego kadencji. Dzięki pomnikowi smoleńskiemu? Jeżeli chodzi na Skwerze Pionierów? Jeżeli chodzi o pomnik smoleński, to moje zdanie jest takie, że tak w zasadzie zastanawiam się, czy w Kołobrzegu jest dobre miejsce na pomnik smoleński. W ogóle czy jest dobre miejsce? Bo tak sobie myślę, czy... Zamordowanie tylu Polaków przez Związek Radziecki, zamordowanie tylu Polaków przez komunistów, czy o tym warto w ogóle mówić, czy warto o tym przypominać i czy jest takie miejsce, albo może inaczej, może powinniśmy mieć wiele takich miejsc, których powinniśmy przypominać o tym, szczególnie młodzieży, która już nie pamięta o tym i nawet nie chce o tym mówić. No, chyba są w Kołobrzegu, ludzie, którzy chcieliby zapomnieć, a nawet żeby o tym w ogóle nie było mowy. Cisza. 40 chyba lat się o tym nie mówiło. Lepiej w ogóle też o tym nie mówić, milczeć, schować ten pomnik najlepiej, ja wam powiem gdzie. Wiecie, chyba tam jest taki park ekologiczny, tam za wschodnią i tam ekopark, tak wschodni, i w tym ekoparku na środku, tam w tych bagnach umieścić, tam nikt nie dotrze, nikt go nie zauważy, a jest. Jest, nikt się nie będzie czepiał, ważne, że jest. To nie na tym, hodują. To nie na tym gra polega. Coś, co się stało, coś, co miało miejsce. Ci ludzie na przykład, co wylądowali w Kołobrzegu tutaj też, to też między innymi z tej czystki, jaką robił Związek Radziecki na terenach wschodnich w Polsce. I myślę, że odbijanie pałeczki w drugą stronę, ja bym raczej zadał pytanie mieszkańcom, w jaki sposób my możemy uczcić, albo w jaki sposób tych ludzi jakoś pokazać, którzy zginęli, którzy walczyli o Polskę, którzy zostali zamordowani w Katyniu i w innych miejscowościach, w jaki sposób, gdzie znaleźć tak dobre miejsce, tak porządne miejsce. Ja bym nawet jeszcze lepszego miejsca szukał niż przy tych dębach katyńskich, bo to jest coś niebywałego, żebyśmy tak spłaszczyli ten temat, tak go sprowadzili do parteru, wyśmiewając się z tego, co się stało. Przecież tu nie chodzi o pomnik, o jakąś tam kawałek bryły jakiejś. Tu chodzi o pamięć. Pamięć o tych ludziach, którzy zginęli. Mam korzenie, mam własne doświadczenia z mojej rodziny. Ja naprawdę wiem, o czym mówię. Jeżeli mówię o morderstwach robionych przez stalinowców,
A dzisiaj ich niektórzy komuniści w Kołobrzegu, którzy przebywają, dalej bronią jak niepodległości, żeby nic nie mówiono złego o Związku Radzieckim. Trzeba o tym mówić. Trzeba mówić o Stalinie, o Hitlerze jednakowo źle. Nie wolno tego zapominać i nie wolno tego bronić. Nie będzie do wątpliwości. Jacek Łaziak się rwie do odpowiedzi, czy Darek Zawadzki, który... No niech mówi Darek pierwszy. No ja powiem w ten sposób. Oczywiście, że tego typu narodowe tragedie powinni mieć godne miejsce upamiętnienia. I to była straszna tragedia. Tylko proszę zwrócić uwagę jeszcze, że my dyskutowaliśmy na sesji, jak ten projekt był wnoszony, uchwały dotyczące budowy pomnika Smoleńskiego, że wypadek lotniczy pod Smoleńskiem w pewnych kręgach przebił tą tragedię katyńską. I o to nam chodziło. My nie identyfikujemy się, przynajmniej część radnych z Rady Miasta, którzy odrzucili ten projekt, nie identyfikują się czy z poglądem, że katastrofa lotnicza była zamachem. I o to tu chodziło. Natomiast ja się w pełni zgadzam, że to były straszne chwile historyczne i o tym należy pamiętać, należy przypominać i edukować młodzież o tym, kto zawinił, dlaczego zawinił, że poległo tam kwiat inteligencji polskiej, oficerowie Wojska Polskiego. Natomiast nie można, bo ja z kolei ze swojej perspektywy uważam, że niektóre środowiska właśnie połączone, no już przepraszam, że wypomnę, z akcją katolicką na przykład, oni bardziej honorują według mojej subiektywnej oceny tą tragedię katastrofy lotniczej niż tą tragedię katyńską. Dobrze, panowie, ale tak, wchodzicie w martyrologiczne klimaty, a moje stanowisko w tej sprawie jest jasne i konkretne. Skwer Pionierów, zgodnie nawet z oczekiwaniami pionierów i mieszkańców tego miasta, ma być miejscem do rekreacji i rozrywki. W związku, ja się z tym zgadzam. W związku z tym nie powinno być na nim żadnych pomników. I nie chodzi tu, i nie a chodzi. Piłsudski co tam robi? Też nie powinien tam stać. No właśnie. Szczerze, nie powinien tam stać. No ale szczerze, to jest jedyne święto odzyskania niepodległości, takie wesołe. Bo radosne. No dobra, radosne powinno to być. Słuchajcie, takie żadnych pomników. Nowa aranżacja skweru, zaplanowanie tam takich funkcji, jakie mieszkańcy Kołobrzegu oczekują i bez żadnych pomników, miesięcznic i innych rzeczy. Co więcej, kiedy pracowałem jeszcze w urzędzie, był u mnie syn jednego z tych, który ma poświęcony swój dąb katyński tam posadzony. Wiecie, o co mi prosił? Żeby przesadzić te dęby. A wiecie dlaczego? Uh-huh. I nie chodzi o miejsce. A o co? Chodzi o to, że kiedy decydowano o ich posadzeniu, posadzono je na ruinach budynków, które tam stały. Te dęby nie mają szans w przyszłości się rozwinąć. I to jest argument, żeby je przesadzić. Oczywiście trzeba porozmawiać z ludźmi, z rodzin katyńskich, znaleźć dla nich godne miejsce i faktycznie pomyśleć o tym. Ale panie Marku, umówmy się, Skwer Pionierów niech będzie miejscem rozrywki. Ja się opowiadam za tym, żeby tam przywrócić Sylwestra Miejskiego i to takiego z pompą, żeby były tam place zabaw, kawiarenki, lody, jarmarki. Zabawy, festyny. Zniknął ten budynek stary, też co szpecił przy policji tutaj. No jest miejsce coraz większe. On zniknął, tam są podłączenia do prądu, tam jest cała infrastruktura. No właśnie, ten skwer tak powinien ale budować. Kiedyś tam były takie zabawy. Ja w młodych latach pamiętam tam festyny wszelkiego rodzaju różne. Znaczy, nawet w tej chwili są tam festyny. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że stoi pomnik, martyrologia. Ja to szanuję, ja naprawdę tę pamięć szanuję. Proszę mi tylko nie próbować wmówić, że Katyń nie był ważny w historii, że ja tak uważam, że Katyń nie był ważny. Ale są tacy, którzy tak kogoś. Katyń był ważny. Ale wie pan, panie Marku, ale uważam, że z kolei propozycja, która przeszła przez Radę, żeby przenieść ten pomnik obok Golgoty Wschodu, to jest dobra propozycja, dlatego że tam jest miejsce refleksji. Jak się jest na Golgocie Wschodu, na uroczystościach, które organizują Sybiracy, jest ta refleksja. I to jest dobre miejsce na to, żeby tam to zlokalizować. No tak, ale my pamiętajmy o tym, że... Ale panie Marku, przecież pan doskonale wie, że to środowisko, które tego pomnika chce, robi to na złość. Pan o tym wie. No troszeczkę. A jeszcze, przepraszam, a jeszcze dorzucę parę kamyczków do waszego ogródka, do Platformy Obywatelskiej, nie? No prezydent z Platformy wiedział, że ja byłem przeciwny, nie? Zgadza się. Z waszego klubu radni deklarują Piwowarczykowi, że będą głosować za. W komitecie honorowym jest poseł Marek Hok, budowy tego pomnika. No to na litość boską. No. I prezydent wyznacza miejsce, bo on to wyznaczył. No, nie do końca, bo to ale oni wskazali. Nie? Jego ja się pytam, jaka jest rola Platformy Obywatelskiej akurat przy tym pomniku. Też nie słyszycie, jakie są głosy ludzi? No więc właśnie dzięki głosom ludzi podjęliśmy decyzję, żeby przenieść to na cmentarz. Trzeba było wcześniej. Były konsultacje społeczne. I znaleźliśmy. Gdyby Karolina nie złożyła poprawki, to nawet nikt by z was się nie odważył. Nieprawda. To było ustalone na klubie. Jacek, błagam cię. Nieprawda.
Od początku mówiliśmy, że to miało być na jedną rzecz. Na miejsce. Nie mówmy o tym, że wszystkie pomniki powinny być na cmentarzu, no bo się okaże, że w wielu miastach są pomniki różnym osobom stawiane i okaże się, że trzeba, właściwie to wzorem Kołobrzegu, one wszystkie powinny być przeflancowane na cmentarz i tam jest ich miejsce, bo ten człowiek nie żyje, tam idą, pamiętają, nasz cmentarz, ma wydzielony specjalny sektor do tego typu rzeczy. Tak, tak, no ale mówię, że upamiętnienia wszystkich tego. Miastach w tam całym, są kwatery. Ale nie tylko w Polsce. Sybiraków, Akowców. Weźmy ważne miejsce. Pomnik katyński, proszę bardzo, jak świetnie jest zrobiony, w ogóle podziwiam ten pomnik, jest wspaniały. Szkoda, że u nas takiego nie postawili. Panowie, dyskutujemy już 15 minut. To dopiero główno prowadzący po raz pierwszy zamiku. Słucham do tego, że to interesuje mieszkańców, bo ja się z panem Markiem niestety też muszę zgodzić pod tym względem, że faktycznie akurat nie Smoleńsk, ale Katyń powinien być upamiętniony, po pierwsze. Po drugie, a to wszyscy się z tym zgadzamy. Po drugie, Józef Piłsudski, o ile zasługuje na upamiętnienie w zakresie odrodzenia państwa polskiego, to niestety był dyktatorem, a może nawet quasi-dyktatorem, bo też nie powinniśmy mówić, dlatego że jego rządy nie są konkretnie związane z dyktaturą jako taką, bo ona nie była typową dyktaturą. Tak, jednakże. Dlatego się pojawia też dyskusja, czy powinniśmy pod jego pomnikiem świętować konstytucję. Notabene lewicowcem był. Jedna kolejna sprawa. Więc to jest problem Józefa Piłsudskiego jako takiego w ogóle. Uznajemy, że to jest kwestia związana jednak z 11 listopada, a na tym pomniku jest data 1926, która nie miała prawa tam się pojawić, bo wiąże się przewrót ona majowy. Ze zbrodnią, przewrót majowy, w której uczestniczono. Tak, nie zwróciłem uwagi na to. Mm-hmm. Tak, ja też nie, że jest. Ale 1926 to był przewrót majowy. Historycznie w zakresie II Rzeczypospolitej. Po pierwsze, to jest ten temat. Po drugie, to co Jacek powiedział, ja też właśnie to chciałem powiedzieć. Nie mamy żadnego miejsca, gdzie w Kołobrzegu możemy świętować tak ważną uroczystość, jaką jest Konstytucja 3 maja. Nie mamy tego w żaden sposób upamiętnionego w zakresie barwy i broni, łącznie z tym, że święto flagi narodowej obchodzimy na ratuszu. Skądinąd nie jest to złe, bo są tam jakieś uroczystości, jest to miejsce zamknięte, ale niemniej jednak patrząc pod uwagę na otoczenie, też niewłaściwe. Powinniśmy się zastanowić, gdzie dzisiaj stworzyć takie miejsce i być może takim miejscem, wcale nie głupim, byłby Park 18 Marca. Gdzie można by było te dęby przenieść i poprosić ogrodników miejskich albo o przycięcie części drzew. Tam jest problem, bo on jest chyba ten drzewostan jednak chroniony w części, ale jest. Można by było przeprojektować fragment tego parku i posadzić tam dęby od strony Urzędu Skarbowego. Zrobić to albo sam pomnik postawić od strony skrzyżowania. A może ten pomnik przy poczcie zdemontować i tam postawić? Ale tam mamy pomnik jednak, pomijam, że historyczny, bo proszę pamiętać, że to jest pomnik Wiktorii, a więc tych wszystkich, którzy polegli w wojnie lat 1870-71, to jest pierwotna formuła tego pomnika. I także były tam nazwiska Polaków, to tak na marginesie tych, którzy z zaboru polskiego walczyli w ramach nie swojej wojny. Po 45 roku przerobiony ten pomnik został, jak sięga pamięcią, chyba w 48, bo w tym roku obchodzimy notabene 70. rocznicę najazdu, no nie najazdu, przybycia wojsk polskich do Kołobrzegu. Na stałe otworzono garnizon w 48. Więc mamy rocznicę, o której niestety nikt nie pamięta. A pomnik jest ważny, bo dotyczy walk o Kołobrzeg i tych, którzy o nim polegli. To jest jedyny pomnik, który de facto rzecz biorąc mamy, który pozostał właśnie po tej przeróbce. W jego historii z krótką awanturą, bo ktoś obrócił orła. Moi drodzy, więc jest miejsce tak naprawdę w tym parku 18 marca, który w fontannie jest tak naprawdę spokojny, tam rzadko kiedy odbywają się imprezy poza patriotycznymi. Może to miejsce powinno nam posłużyć akurat w zakresie ulokowania pomnika katyńskiego. I dałoby się to zrobić, to gdyby ten projekt nie był tak monumentalny. Dokładnie tak. Gdzie on przegospodarowuje całe mnóstwo miejsca. I kto wie, czy w tym miejscu, zwłaszcza tam od strony ulicy Sybiraków, od strony Urzędu Skarbowego, nie byłoby to miejsce właściwe do tego, żeby zagospodarować te dęby i żeby zagospodarować jakąś tablicę pamiątkową, bo przecież nie musimy tam stawiać pomnika od razu nie wiadomo jakie. Ja tylko przypomnę, że pierwotnie miał być to głaz i nic więcej. No, ale dopiero potem się formuła zmieniła. I pozostaje nam kolejna kwestia faktycznie do rozstrzygnięcia. Tu panom radnym tylko podpowiem, że faktycznie nie mamy gdzie w Kołobrzegu świętować święta Konstytucji. I to jest kolejna rzecz, którą powinniśmy rozstrzygnąć, bo na pewno nie jest to pomnik Piłsudskiego. To jest katastrofalny błąd. Kto wie,
czy faktycznie nie powinien być tym skwer pionierów, czy nie powinien to być jeden wielki, radosny festyn z przebierańcami, z Muzeum Patria Konwergencji, z Muzeum Ręża Polskiego, z inscenizacjami, z Gościna, tak, gdzie moglibyśmy poznać kilka fajnych rzeczy w ramach prostego pokazu, a potem tak naprawdę zrobić święto grilla, typowe, staropolskie. Tak, grupa. Ale zobaczcie, na 3 maja to jest akurat taka pogoda, gdzie naprawdę tego dnia raczej jest ciepło w Kołbrzegu, więc wtedy wszystko wyjdzie. No każda impreza wyjdzie. Z 3 maja to jest tak jak z majówką w Kołbrzegu. Jest 30 stopni. 10 1 maja, 10 2 maja, 10 3 maja. Przepraszam, ale to jest tak było ostatnio, słuchajcie. Ale słuchajcie, prawda jest też taka, że gdyby tam była fajna impreza, gdyby wieczorem zakończyło się to dobrym koncertem, tak, ludzie by stamtąd de facto rzecz biorąc nie schodzili. Dokładnie. Czyje się mają przy tym grillu ogrzać, prawda, czy mają prawda się wyżywić. Masz u mnie dobre whisky, ja to kupuję. I to jest tylko kwestia leżąca po stronie Urzędu Miasta, że tam wszystkich zintegrować, że pojawili się ci, którzy robią śniadanie, waty cukrowe, dmuchańce i 3 maja otwieramy sezon w Kołbrzegu. A dlaczego nie? Dlaczego mam go otwierać na dni Kołbrzegu? No, ale, to jest tylko kwestia tego, że powiedzmy sobie teraz, powiedzmy sobie mam tak, jeszcze że... miejsce na liście wyborczej. Dziękuję. Powiedziałbym tak, że jest to fajna rzecz do przemyślenia i naprawdę warto, żeby ludzie, którzy mają zamiar kandydować do Rady Miasta, powinni trochę sięgnąć do tego, co my chcemy pokazywać, co my chcemy robić w mieście, panie ale Marku, widzieć miasto jako całość. Ja panu powiem dzisiaj dla pana środowiska, skwer pionierów zostawmy dla mieszkańców, bo faktycznie mamy mało miejsca, gdzie można się integrować i rekreować. Macie Park 18 Marca, gdzie się nic nie dzieje i nikomu, przypuszczam, nie przyjdzie złego słowa powiedzieć, że tam jakąś tablicę pamiątkową czy informacyjną, głaz jakiś bardziej taki obszerny postawić w środku, zasadzić te dęby, wziąć się, przesadzić, tam mam jakąś sprawę załatwioną, tylko kwestia przedyskutowania z ogrodnikami. Ja się nie znam, nie będę się wypowiadał, nikomu to nie przeszkodzi. Tu mamy Piłsudskiego, tam mamy dęby kateńskie, myślę, że gra i to jest dobre miejsce do tego, żeby zacząć się w tym kierunku. Też uważam, że było za chwilę się jeszcze odezwą koledzy z PSL-u, że chcą Witosa, koledzy ze Senderze chcą Taszyńskiego, ale ja nie koledzy jestem koledzy z PSL-u chcą ławkę 100-metrową. Ale ja nie jestem przeciw, to jest warte rozważenia, faktycznie plac 18 marca mamy jest dobrym placem do tego. Mamy w tym roku stolecie niepodległości. I kto wie, czy akurat ojców odrodzenia nie warto w jakiś sposób też i w Kołbrzegu uhonorować, skoro mamy uhonorowanego Piłsudskiego, ale też trzeba to Dmowski zrobić... Dmowski powinien zostać też uhonorowany. Z głową, też trzeba to zrobić z głową i żeby to miało sens, żeby potem nie było tak, że pod Witosa idzie składa PSL, a po Piłsudskim PiS, tak? Bo to nie do tego, nie o to chodzi. Tak, wchodząc troszkę odrobinę tak w historię, to tak powiedzmy sobie szczerze, że jak mamy jakiegoś zamordystę, to nam trochę ta historia się lepiej wygląda i Polska trochę na tym zyskuje. Jak mamy jakiegoś takiego miękkiego wodza, no to my raczej wtedy popadamy w ruinę i to wszystko nam się rozłazi. Trochę Polak potrzebuje jednak panie takiego kogoś, kto ma... pan za Jaruzelskim? Niekoniecznie. Ale to był, czy to był wóz? Ale wiecie, ja bardzo przepraszam. Wracając do tematu... Ja mam o wiele pretensji do Jaruzelskiego właśnie o to, w jaki sposób rządził krajem. No i źle. Ja myślę, że historia Wojciecha Jaruzelskiego wymaga bardzo mocnego przepracowania, bo jest to postać tragiczna w historii Polski. Ze szlacheckiej rodziny, zesłanej na Sybię. Ja bym chciał tylko zauważyć, że za każdym razem, jak przyjeżdżał do Polski papież Jan Paweł II, dopóki jeszcze generał był na siłach, zawsze znalazł chwilę, żeby się z nim spotkać. Dobra. I przejście z jednego systemu do drugiego to nie było kichnięcie, jak uważała ekipa świętej pamięci Anny Walentynowicz. To nie były takie proste rzeczy. To było ogromny ukłon Gorbaczowa wtedy, pod uwagę, bo tak, od niego to biorąc pod uwagę, gdy miał... system dysponował armią. Skąd inąd? Taką samą, jaką dysponował Józef Piłsudski. I co działo się w historii II Rzeczpospolitej? Ja wiem, że dzisiaj wielu z Państwa nie ma czasu studiować nudnej historii II Rzeczpospolitej, ale zachęcam Państwa, żeby sięgnąć po książki, żeby zobaczyć, jak wyglądał system autorytarny w Polsce, gdzie po zamachu majowym realizowano wizję Józefa Piłsudskiego i w jaki sposób dławiono polską demokrację. I z czego wynikają potem błędy obrony z 1939 roku, podziały w wojsku i wiele innych problemów, które niestety rzutowały na to, co się w Polsce działo. Historia tak mało korzystamy z błędów. Kończąc temat skweru pionierów, tak myślę, że kończymy, bo już chyba się wypowiedzieliśmy, popłynęliśmy w inne strony, to tak, pomnika tam nie będzie i zrobimy wszystko, żeby go tam nie było. Zgadza się, panie Marku? Sądzę, że powinniśmy naprawdę przemyśleć temat i mądrym, dobrym ale miejscu panowie, go postawić. Jak siedzicie... Ja też się zgadzam z kolegą. Akurat mamy tu dzisiaj... W tym miejscu nie powinno być. Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość jest dobra okazja, żeby na powakacyjnej, czy jeszcze wakacyjnej, bo w sierpniu była wyzwana sesja Rady Miasta, by ten pomysł przedłożyć.
I to jest całkiem niegłupia rzecz, żebyśmy jeden problem zakończyli, przynajmniej mieszkańcy będą wiedzieli, na czym stoją, a i pionierom będzie spało. Tylko cała gra polega na tym, że ja się zbyt często z akurat z Darkiem Zawadzkim dogaduję, to nie wiem, czy my się znowu nie dogadamy i tak później... Panowie, ale wracając, chciałem zapytać was o miejskie inwestycje, bo są oddawane coraz to kolejne. Dzisiaj rondo biszkoptowe zostało oddane. Ja pomijam, że robi się z tego pewnego rodzaju propagandę wyborczą, choć dzisiaj muszę powiedzieć, ta mi się podobała. Lody biszkoptowe były rozdawane całkiem nieźle humorystycznie. Fajnie, że te imprezy, że te inwestycje są oddawane, ale chciałem was zapytać o kolejne. I po pierwsze, amfiteatr ma być robiony, jest tam teraz nowa wizja tego, aby to w jakiś sposób wyglądało. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa to jest kwestia pieniędzy, inwestycji, ich opóźnienia, bo amfiteatr powinien być już dawno zrobiony, a nie jest zrobiony. I pytanie tak naprawdę, co dalej my w Kołbrzegu chcemy osiągnąć i co chcemy robić, biorąc pod uwagę nieistniejącą w tym roku promocję. Nie wiem, czy potraficie wymienić jakąś jedną nazwę imprezy, która w Kołbrzegu się zrobiła i która na was, patrząc, że dzisiaj jest już koniec lipca, Sunrise. Zrobiła wrażenie. Sunrise zrobiła ogromne wrażenie. Ale jeszcze nie ma, jutro dopiero. No wiem, ale mówię, że tak. Ale już go słychać. Ile młodzieży przyjechało. Jeżeli chodzi o amfiteatr, to ja chciałbym przypomnieć, że dopiero w roku ubiegłym miasto odzyskało ten amfiteatr. Nie? No. Czyli wygasła umowa. Przez niecały rok czasu administrowało Regionalne Centrum Kultury. I zapadła decyzja, nie bez mojego udziału, o tym, że trzeba tam inwestować i to w jaki sposób inwestować i jak ma być rozbudowane, jakie funkcje mają być tam przeniesione, bo Regionalne Centrum Kultury się nie mieści w swoich murach. Więc biorąc pod uwagę bliskość dwóch dużych osiedli, aż się prosi, żeby w tym miejscu również coś było, żeby tam był ruch generalnie ludzi. Jeżeli chodzi o wizualizację tego, bo widziałem u was na portalu też, wizualizacja, jak to ma wyglądać, mam mieszane uczucia. Ale to nie jest moja rola, żeby to oceniać. Podejrzewam, że akustycy będą wiedzieli, czy to się przyda, nada, jak zrobić, nie? Chociaż nurtuje mnie taki problem. Przepraszam, Robert, że to kamyczek jest do twojego ogródka. Dlatego, że pamiętam waszą akcję z wykrywaczami w Parku Fredry. Nie? Ja tam chodzę dość często oglądać sobie, jak to wygląda i muszę wam powiedzieć, że te pozostałości po szańcu, które tam zostały, aż się proszą o rewitalizację. O tak, to prawda. Ale mówimy o samym forcie. No ale o samym forcie. No ale to już jest, słuchajcie, pytanie do władz miasta, tak? Dlatego, że my walczyliśmy o to 2013 roku bez jakiegokolwiek posłuchu. Słuchaj, była o tym mowa, nie? Ale wiesz co, ja ci coś powiem. Ale przy okazji tego obiektu... Słuchajcie, jesteście radnymi, jesteś szefem komisji komunalnej. Weź, zwołaj komisję, jest piękna pogoda. Idźcie to obejrzyjcie, zobaczcie, no sami może coś wypracujecie z tego wszystkiego. Ja pójdę z wami. Ale przy okazji remontu, tego całego remontu i całego tego planu, zresztą tam architekci wypowiadali się, że oni uwzględnią całe te zabudowania tam. A tam pitu, oni zrobią. A dobra, no ale może akurat jest okazja dołożyć ewentualnie i też to odtworzyć. W tym projekcie, znaczy w zleceniu tym na projekt nie ma mowy w ogóle o rewitalizacji tej części na zewnątrz. Tam jest fosa, no to którą musi trzeba to odtworzyć przy tym wszystkim. Że warto byłoby do tego tematu... Nie wiem, wiecie, to jest pytanie dzisiaj, jak to koreluje z rewitalizacją samego parku. A, no właśnie, no to... Natomiast jedno, o co apeluję i proszę, aby tam pojawiła się tablica pamiątkowa, bo apelujemy już od iluś lat i obiecywano nam, ta tablica się nie pojawia. Potem pojawił się temat tablicy w parku, w Lesie Kołbrzeskim, przepraszam, bo my wnioskujemy o tablicę, by się pojawiła upamiętniająca wszystkie strony, które tam walczyły. Przypomnijmy, że tam polscy żołnierze też walczyli. Tam przecież walczyli Prusacy, Francuzi, Polacy, Włosi, Wirtemberczycy, Sasi. Rosjanie? Nie, Rosjanie, znaczy oni walczyli też w wojnie 7-letniej, ale mówimy akurat konkretnie o roku 1807. Zobaczcie, nie po tej stronie. I oczywiście i Polacy. I zobaczcie, ile narodowości tam walczyło i ginęło. Tam mnóstwo ludzi de facto, rzecz biorąc, poległo. To jest okazja wszystkich językach do upamiętnienia. W tych językach, których walczyli, dokładnie, tego wszystkiego, krótka informacja. A przy okazji zrewitalizować park. No to cieszę się, że się zgadzamy, ale nie skupiamy się na amfiteatrze, tylko na inwestycjach. Chciałem wam zapytać, co my mamy jeszcze do zrobienia w Kołbrzegu tak naprawdę? Co mamy? Parkingi wielopoziomowe, buforowe na pewno. Tam. Poszerzenie. Drogę od Myśliwskiej do Jagiellońskiej wraz z infrastrukturą punktową, czyli parkingami. Tam jest bardzo dużo terenów na parkingi. A ciekawostka, bo dziś akurat rozmawiałem z przedstawicielem branży. My odstąpimy. Nie odstąpimy. No to rozmawiałem się z przedstawicielem branży turystycznej i on mi mówi tak: Jacek, my się z autokarami już nie mieścimy. Wszędzie nas przeganiają z różnych miejsc. Nie? Aż się prosi, mówiłem prezydentowi, nie wiem, czy zrozumiał, nie? Jak nie zrozumiał, to mu potem to przypomnimy i zrobimy.
Tam jest bardzo duża rezerwa terenowa. Można zrobić miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, dla kilkuset co najmniej i dla co najmniej kilkudziesięciu autokarów. Za przedszkolem tam jest kupę miejsca, tutaj jest przy torach, tam jest przecież tam jest... Za szkołą podstawową numer 7 jest bardzo dużo miejsca. Nie tylko tutaj, gdzie jest ten teren podmokły, ale właśnie tutaj w tej części. Ale to też jest duże miejsce. Uwierzcie mi, jest tam duża rezerwa terenowa. I niekoniecznie musimy wprowadzać tam zabudowę, bo takie pomysły też się pojawiały w Urzędzie Miasta. O, piękna działka, sprzedamy ją, będą jakieś pieniądze. Nie, właśnie pomyśleć o miejscach parkingowych. Proszę Państwa, bo co robię? Oczywiście dostajemy różnego rodzaju informacje. Tak wygląda zespół kluczy tylko do jednego osiedla, do śmietników. A tego pokażę. Nie wiem, czy coś będzie widać w kamerze, czy nie, ale tak a propos, ciekawostka. Nie rozmawiamy dzisiaj, śmieciek temat. A ja do tego tutaj powiedziałem, to powiem jeszcze jedną rzecz, że uważam, że w tej nowej kadencji, która będzie, to chciałbym, żeby do Rady Miasta przyszli radni, którzy chcieliby widzieć miasto jako całość i poszerzenie granic miasta jest naszym już obowiązkiem w tej chwili. Zresztą powinniśmy zacząć pracę od samego początku, jak tylko zostaną nowi radni. Panie Marku, przepraszam, ja się w to wtrącę. Nie poszerzenie granic miasta. My powinniśmy się połączyć z sąsiednią gminą. No to o to chodzi. O to generalnie chodzi. Dwie gminy jako jeden organizm. Tak. I mówię o tym, że właśnie miasto, właśnie i teraz jak amfiteatr się rozbudowuje, to jeżeli jeszcze idą zabudowy w kierunku wschodnim, no to wtedy akurat te jeszcze centrum rozrywki i tak dalej, to to ściąga właśnie wtedy ludzi młodych i wtedy ten amfiteatr będzie kipiał tam, będzie żył. A jeżeli jeszcze chodzi o inwestycje, to ja powiem, czego nam jeszcze potrzeba. Nam potrzeba jest albo rozbudowy tego żłobka, który jest, bo dzieci jest coraz więcej, albo wybudowania nowego, albo filii. Na osiedlu helsińskim jest obowiązkowo szkoła, żłobek, przedszkole. Myśleliśmy... Wszystko do budowy. Nie, tam nie, panie Marku. A gdzie? To nie jest dobre miejsce. To już prędzej Mazowiecka... No to nie jest helsińskie. No to jest kilometr różnicy. Dla helsińskiego osiedla, tam no nie i dla Bajkowego przecież. Generalnie dla miasta. Tak, no. Trzy kolory osiedle tak, też. Tak, bardzo przedszkole, żłobek, tam jest tam potrzebne. Dariusz Zawadzki? Coś jeszcze? Bo ja mam temat. Nie zgadzam się, tylko powiedziałem o tym. Ja mam temat jeszcze. Jeden na zakończenie. Tak. Ulica Zygmuntowska. Tak. Właśnie. I musimy porozmawiać chwilę o Zygmuntowskiej, bo znowu budzą się tam mieszkańcy z protestami ze względu na to, że tam jest kwestia chyba groźby, z tego co pamiętam, podwyższenia tego budynku, który tam miałby stawać, a na pewno problemu z przejazdem. No i Dariusz Zawadzki przez wiele lat się tam angażował w te kwestie i niedawno chyba też uczestniczył w tym spotkaniu. No i co możemy dobrego powiedzieć? Czy ktoś inny go je organizował? Ja po prostu dostałem telefon od mieszkańców, żeby się tam pojawić, bo że tak powiem, tam Krzysztof Plewko próbował zorganizować to spotkanie i powiem w ten sposób, że no problem jest bardzo złożony, bo w 2008 roku został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. To jest Zygmuntowska 314, teren zielony. Pierwotnie w projekcie do tego planu była przewidziana zabudowa szeregowa wzdłuż rzeki Parsenty budynków do wysokości obecnych kamienic. Takie dwa rzędy budynków miało być. Stara Zygmuntowska i nowe budowle. My jeszcze, pamiętam jak dziś, nomen omen jeszcze Henryk Carewicz był szefem zarządu osiedla Solne Zdroje i my, nasze oba dwa osiedla zaprotestowały przeciwko tej nowej zabudowie szeregowej wzdłuż rzeki Parsenty. I były, bo ja, jak mnie tam mieszkańcy pytali, czy były jakieś uwagi do planu, ja powiedziałem, że nie pamiętam. Później to sprawdziłem, były uwagi do planu wrzucone, żeby tej szeregowej zabudowy nie było. Dzięki temu to zostało i do tej nowej, do tych nowych budynków była przewidziana droga przez środek, faktycznie. No i zostało. I my się wtedy cieszyliśmy, że udało nam się w kosmos wyrzucić... O, przepraszam. Jaki music? No bo zapomniałem by... Ty możemy zrobić... Że cieszyliśmy się bardzo mocno, że obroniliśmy ten teren zielony przed zabudową. Niestety... Ta droga, ta ścieżka została i to też jest fakt. Wtedy zagrożenie ze strony tej dawnej drukarni nie było. To się nie daje za wygraną. Już. Tej drogi nie było. I nie było zagrożenia ze strony tej drukarni. Ono pojawiło się później, bo w międzyczasie był konflikt sądowy spółdzielni Łopuskiego, już właśnie z wspólnoty, z nowym nabywcą tego terenu, który chciał sobie przy tym wieżowcu drogę zrobić. Ta wspólnota, która nomen omen teraz najbardziej walczy z tą zabudową, obroniła swój teren
i drogi tam nie ma. Natomiast sąd wyznaczył drogę przez środek terenu gminnego, czyli przez teren zielony na Zygmuntowskiej. To nie do końca tak, bo sąd nie miał wielkiego wyjścia. Wziął plan zagospodarowania przestrzennego, no co wy chcecie, przecież to jest droga. Tak. Ja na takiej zasadzie. Prezydent popełnił wtedy błąd, ja od razu to powiem. Bo jeżeli przyjął uwagę, rozstrzygnął uwagę pozytywnie, złożoną przez czy Radę, czy Zarząd Osiedla, żeby ten brązowy kolor na tym rysunku planu z powrotem przywrócić na zielony, to powinien był ją rozstrzygnąć kompleksowo. Czyli również i wykluczyć tę drogę, bo ta droga tak naprawdę nie była drogą dojazdową do tej działki, która jest teraz zabudowywana, tylko ona miała obsłużyć te przyszłe nieruchomości. To, że miała być tam zabudowa, to był wymysł urzędników i to najwyższego szczebla w naszym mieście, bo oni oczekiwali, że po pierwsze dostaną duże pieniądze za sprzedaż tych nieruchomości, a po drugie, że od strony rzeki będą jakieś usługi i ożywią ten bulwar. Ale nie przewidzieli, że to jest ostatni teren zielony akurat w tej części ulicy Zygmuntowskiej. Panowie, ja przepraszam, muszę uciec, muszę klucze odebrać. Okej. Nie przewidzieli. I prezydent, gdyby rozstrzygnął wtedy i likwiduje też drogę, wyłączyłeś? Tak, to znaczy nie, proszę bardzo. Aha, dobra. Ja się pożegnam, dziękuję panowie, do widzenia. Dobra, cześć. Gdyby rozstrzygnął wtedy i z rysunku planu usunął również tę drogę, co nie skutkowałoby jakoś negatywnie na nieruchomość po tej starej drukarni, bo i tak drogę konieczną trzeba byłoby ustalić i tak. Tylko wtedy w postępowaniu sądowym można byłoby sobie ponegocjować, jak ona mogłaby przebiegać. Na przykład bliżej bulwaru, tak jak mieszkańcy apelują. Nie? A tak sąd rozstrzygnął, mówi, ludzie, no co wy chcecie, przecież to jest droga. No, i zrobili tak, jak zrobili. I dziś w tej chwili inwestor jest już przygotowany. Miejska Energetyka Cieplna ma tam swoją inwestycję w sieć ciepłowniczą. Nie? Człowiek ma pozwolenie na budowę, będzie za chwilę budował tę drogę, bo musi zrobić dojazd do budowy. W sumie nie byłoby większego zagrożenia, gdyby jeździły tam tylko samochody osobowe. Ale to będzie budowa, tam będą samochody ciężarowe jeździć. I słusznie mają mieszkańcy ulicy Zygmuntowskiej pretensje, ale pretensje powinni kierować we właściwym kierunku. No, ale tutaj jest jedna rzecz, o której jeszcze mówi się i wiemy, że ten inwestor będzie chciał zmianę tego planu i będzie chciał podwyższyć tą budowę i on chyba o to występuje w tej chwili. No ale myślę, że on liczy się z tym, że tego nie dostanie, dlatego że po pierwsze bardzo aktywni są mieszkańcy. Mam nadzieję, że radni nie zezwolą na to. Mam nadzieję, na pewno my będziemy... Panie Marku, to trzeba trochę inaczej zobaczyć. Dlatego, że jeżeli on złożył wniosek, to prezydent go może uwzględnić w projekcie planu. I teraz muszą się pojawić uwagi. Nie? Trzeba najpierw się zapoznać z projektem planu, zobaczyć jakie tam są zmiany. Zgadza się. Nie? I jeżeli są zmiany wbrew oczekiwaniom mieszkańców, to trzeba złożyć uwagi, które przywrócą stan taki, który mieszkańców by satysfakcjonował, albo przynajmniej zachowywał to, co jest w pozwoleniu na budowę, bo gość ma pozwolenie na budowę już. Tak, wiem. I co z tego, że zmienimy plan, jak ma pozwolenie na budowę i może robić to, co chce? No, tam jest inny problem, bo on by chciał mieć więcej lokali wewnątrz. Wysokości, tak, jest chyba... Więcej lokali wewnątrz, chciałby mieć dodatkowe miejsca parkingowe, żeby mieć więcej lokali. Nie? Miasto się nie zgodziło, żeby mu przekazać dodatkowy teren. W związku z tym on wysokość zachowa, kubaturę zachowa, ale będzie miał mniej lokali. Większe będą te lokale po prostu. Ale zobaczymy, jaka będzie treść uchwały i my się na pewno do niej odniesiemy. A państwo... W sierpniu jest wyłożenie, tak, trzeba tam pójść. Ale mówię, mieszkańcy na pewno będą też trzymali rękę na pulsie. Gdyby coś zauważyli, proszę natychmiast zgłaszać. My będziemy reagowali. Marek Menarczyk czeka, Jacek Woźniak czeka, Dariusz Zawadzki też pewnie czeka, choć musiał wyjść. To nasi goście. Dziękuję panom za wizytę w studio i zapraszamy za dwa tygodnie. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się.